Witajcie w pierwszym dniu podróży, już tak oficjalnie. Dzisiaj pierwsza noc właśnie na dziko, że tak powiem. Kasia, dzień dobry pani. Co tam porabiasz? No teraz mamy śniadanie, pizza odgrzana, oliweczki hiszpańskie i jemy. Jemy i borówki i co to jest? Winogron. Winogron. Także witamy. Jest 8:30 bodajże. No i co? Tutaj jeszcze działamy trochę z komputerami, a Szymuś dostał prezent od sąsiadki, od pani Danusi. Dziękujemy bardzo. Tu jest Formuła 1. I wiecie, że kiedyś pani Danusza miała sklep z zabawkami? No. Nie, bibliotekę. Bibliotekę, ale tamte zabawki też miała. Księgarnię, przepraszam. No, także pozdrawiamy panią Danusię. Bardzo dziękujemy. Szymuś teraz ma zajęcie, także otwiera. A my idziemy na śniadanie. Odpakowałem Szymusiowi, żeby już się mógł bawić. Trochę trudno było odkręcić te plastiki, ale już jest. Szymek się teraz bawi, antenę przykręca i już. Wiecie, jaki jest problem? Na Dinkę trochę boli gardło już od wczoraj. Dzisiaj Szymek kasłał, także nie wiem, czy nie zaczyna się jakaś choroba u nas. Ale cóż, może wyzdrowiemy. Patrz, to trochę wyglądają jak tabletki. Jak tabletki, no. Pokaż. Kasia gotuje wodę. Nie, podgrzewasz, nie? Podgrzewam. Powiem wam, że naprawił nam się ten duży palnik. Te dwa małe były dobre, a tamten odpalałem. To był taki żółty ogień. I nie wiem, czy to jest wina gazu, czy czegoś innego, ale czasami jest właśnie taki fajny niebieski ogień, a czasami taki duży i żółty. I nie da się tego zmienić. Dobrze, to jest moje. Jemy, bo jest ciepłe. Ania kroi pizzę, sprawiedliwie, oczywiście. Uwaga, zabierz tatuś to, poproszę. Szymuś, muszę mu pomóc tą zabawkę złożyć, bo tu jest trudna instrukcja, ale co? Ale patrz, tata, to ten kabel powinien wejść tu i dopiero się wczepić. Aha, no to zaraz to zrobię, tylko mi pizza stygnie, Szymuś, zaraz ci zrobię. A ten kabel już jest wczepiony. Kończymy już śniadanko, ale Kasia tutaj wyciągnęła mapę, żeby dzieciom pokazać, gdzie my w ogóle jedziemy. Nadinka, chcesz pokazać, gdzie jedziemy? Pokaż, gdzie jedziemy, do którego państwa. Gdzie jedziemy? Tu. Jak ten kraj się nazywa? But. Jedziemy do Buta. To są Włochy. Mi jako dziecko, jak byłem małym dzieckiem, to marzyło jechać tutaj na sam koniec tego obcasa. No bo nie wiem, czy tutaj wiecie, dzieci takie, dzieci malutkie może nie widzą tego buta, ale zobaczcie, tutaj jest kolano i tutaj jest taka wielka noga, tu jest stopa i tu jest obcas. I to wygląda jak taka noga z butem. I teraz wymyśliliśmy, że ten but kopie co? Pizzę! Pizzę, naszą pizzę. Kopie kawałek pizzy. Tak. Także but kopiący pizzę i tu jedziemy. Jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie, ale chcemy na pewno do Rzymu dojechać. No i ja chciałem właśnie... To jest kraj pizzy, no. No i moje dziecięce marzenie to dojechać na koniec tego obcasa. Może się uda. A chodźmy na dywan, bo może tu nie działa. No, dobra, Szymek załadował baterię, zobaczymy czy działa. Działa, proszę państwa. I atakuje. Nie ugryzie, oswojony. Dobra, Szymuś, teraz do ciebie. Do przodu jedź. No, przytrzymaj mocno. Wow, ale szaleje. Super. Ała! Super. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Fajna zabawa. Patrz, ja to... No, zobaczcie, tu się jeszcze koła ruszają, ale jaja. Tata, ale on nie skręca. No skręca, tylko musisz jeden w prawo dać, a potem do przodu. Oj, teraz. I skręca. Zaraz będziemy odjeżdżać, ale powiem wam, że czytam wasze komentarze odnośnie ciśnienia w oponach i przyznam wam się, że popełniłem wtedy błąd. Tutaj jest owszem tabliczka, jest napisane max 2,5 bara, ale to dotyczy jakiegoś webasto, nie wiem o co tutaj chodziło, ale faktycznie druga tabliczka jest tutaj, której nie zauważyłem. Wiedziałem, że ona gdzieś jest, ale nie sądziłem, że po tej stronie. I zobaczcie, mamy opony 235 przy pełnym załadunku. 3,1 i z tyłu również 3,1, także ja napompowałem na 3 bary, więc minimalnie za mało, ale myślę, że jest dobrze. No i wszystko się teraz zgadza z tabelą. Także dziękuję wam za komentarze i za wszystko. Wiecie co, tutaj są toalety, chyba wyleję sobie kasetę. Mamy same siuśki w środku, więc szybko to zrobię i pojedziemy dalej. Powiem wam, że tak 1/3 jest pełne, ale zlejemy, będzie pusta. Zawsze lepiej. Awaria, przepraszamy, toaleta męska i prysznic dostępny na stacji paliw BP.
No powiem wam, że teraz mycie zębów to sama przyjemność. W ogóle nie ma negatywnych emocji. Wszystko spływa, jest super. Także w praktyce doświadczyliśmy, że umywalka nareszcie działa. Tutaj wam pokażę, gdzie jesteśmy. Wiśnia Mała. Tutaj nocujemy koło Trzebnicy. Także za chwilę będzie Wrocław. Prusicy, a nie, sorry, nie w tą stronę. W dół jedziemy. Tu jest Wrocław. No i potem jedziemy na granicę niemiecką. Ja wpisuję Rzym i jedziemy do Rzymu. Rzym. Rzym, gdzie ty jesteś? Tutaj, Włochy. 1098 km. Prowadź mnie. Jeszcze raz, bo coś nie zadziałało. Klikamy, żeby mnie prowadził. No i co? Oblicza? Nie oblicza, słuchajcie. A już wiem, czemu nie oblicza, bo jak tutaj wybierzecie Rzym, to jeszcze po prawej stronie trzeba wybrać Rzym Centrum. I dopiero teraz kliknąć jedź i jedziemy do centrum Rzymu. Oblicza 12%. Poczekamy chwilkę. No i mamy. Tak wygląda nasza trasa. Przez Niemcy, Austrię i Włochy. Także jedziemy. Tato, żeby ci to nie spadło. Dobrze, bo ja muszę Szymusiowi kolorowankę wyrwać, także wyrywamy kolorowankę. Będziesz do celu 4:37. O 4:37, ale chyba za 3 dni. No, zbliżyłem i tak nas prowadzi. Przez Wrocław, Legnica, potem Drezno, potem jedziemy w dół przez Chemnitz, potem przez Norymbergię, w dół do Monachium, München, potem przez Innsbruck, przez Austrię, potem Bolzano. No i dalej przez Weronę, co my tam dalej mamy? Bologna, Bolonia, no i potem jest Roma, także jedziemy. A jeszcze wam tylko powiem, że nie pokazuję 1000 km, bo to było chyba w linii prostej, a tutaj drogami jest 1664 km. Dobrze, moi drodzy, jedziemy, jest godzina 10:30, jedziemy. Zobaczymy, ile dzisiaj zrobimy. Jedziemy, jak widzicie, ale Kasia musi włączyć jeszcze etol, bo zapomnieliśmy. Powiem wam, że to urządzenie było lepsze. Ja jeszcze tutaj mam, bo mi tam kabel przytrzymuje, więc go nie ściągałem, ale wolałem ten stary etol, bo nie musiałem o tym pamiętać, a tutaj ciągle trzeba jakby uruchamiać tą trasę. Może nie trzeba, ale my, nie wiem, czy to nalicza potem, czy nie. Jakoś wczoraj wyłączyliśmy, żeby baterii nie czerpał, nie? No to trzeba mieć cały czas internet włączony. No właśnie, internet i baterię czerpie i teraz musimy włączyć znowu ten etol, no i jedziemy. Pokaż, Kasia, jak to robisz. Było konfiguruj przejazd, potem trzeba było wybrać, czy przejazd płatny i teraz czy twój pojazd z przyczepą przekracza kategorię wagową. Tak. Pojazdu przekracza, potwierdź, no i rozpocznij przejazd. Ostrzeżenie, aha, muszę włączyć lokalizację. Momencik, Szymuś. Dobra, Kasia tam to włączy, a my jedziemy. Granica państwa, jesteśmy prawie w Zgorzelcu, za minutę będą Niemcy, zobaczymy, czy można przejechać bez testów i ogólnie, jak to wygląda na granicy. Za 60 metrów Bundesrepublik Deutschland, płynie rzeczka. Właśnie przejechaliśmy granicę, tu po prawej mam jakiś parking, policji nie ma. Jeszcze ani jednej policji nie widzieliśmy. No ale zobaczymy za chwilę, może jeszcze coś będzie. Drezno za 98 km. Na autostradzie 130 w Niemczech. Dobrze, żadnej kontroli nie było. Kasia mówi, że tutaj etol pobrał od Wrocławia do granicy, do Zgorzelca 5 zł. Groszami. No. I co, teraz zakończę? No to zawsze, że drugie 5 do domu, czyli 10 zł zapłaciliśmy tak od Rawicza do Zgorzelca przez Wrocław. Teraz zakończam przejazd, bo już jesteśmy w Niemczech. No, zakończ przejazd, dobra. Czy na pewno chcesz zakończyć? Zakończ. Okej. Okay. Dobra, no i chyba fakturkę dostaniemy na maila, czy nie? Tak, tak. No. Albo pocztą. Albo pocztą, jakoś tam wysyłają. Dobra, jedziemy. Na razie niemieckiej policji nie ma, testów nie trzeba. Dobrze, nasz pierwszy postój w Niemczech. Zrobiliśmy 170 km dzisiaj. Tam jakaś karetka za nami przyjechała. Mam nadzieję, że nie będą coś chcieli. Testy nam będą robić. Ja idę z Szymusiem na spacer, musimy się przeprostować. Co tam wariacje? Już rozwrabiają, już rozwalają mi przyczepę. Szymek, idziesz na ten spacer? Asika. Asika, dobrze.
Dobra, pojechali, na szczęście nie do nas. Myślałem, że nas już gonili. Idziemy, w Niemczech taka pogoda, 11 stopni. Także ja sobie tutaj rozpięty, idę bez czapki, nawet jest przyjemnie. Co? Tu jakieś okopy wojenne. A my idziemy tu. O, tutaj jest toaleta bardziej. Wiecie co, tam był taki stawik, takie jeziorko, ale chyba tutaj nie przejdziemy, Szymuś. Fajnie by było się dostać. Dobra, słuchajcie, my sobie tu połazimy z Szymusiem, a do was wracamy za jakiś czas, jak coś ciekawszego będzie. Tam jest nasza przyczepa, a my z Szymusiem znaleźliśmy ten stawik, właśnie tutaj. Ale niestety, chyba nie przejdziemy. Tam widzimy furtkę, ciekawe czy otwarta. Chwila prawdy, proszę państwa. Jak... Ej, Szymuś, otwarta! Idziemy na stawik, ale fajnie. Ale bajer. Tu jest taki zaczep, zobaczcie jak fajnie to zrobili. Ludzie mogą przechodzić, zwierzęta, nie? Tutaj Szymuś, tam jest droga, tędy. Idziemy tu. Zobaczcie, tu mamy nawet dwa stawiki, jeden taki, a drugi taki malutki. Tutaj. Ale błoto. A, to jest taki chyba dla straży pożarnej. Tutaj wjeżdżają, pompują sobie cysternę i mają do gaszenia pożarów. No Szymek, nie poślizgnij się tam, bo to jest śliskie. Zobaczcie jak tutaj to wygląda. Tutaj Szymuś wjeżdża straż pożarna i sobie tankuje wodę. Są ryby? No chyba kijanki. Kijanki są. Idziemy zobaczyć jeszcze ten drugi stawik. Tutaj tak to wygląda. No też jest stromo. Ale idziemy, zobaczymy. Daj rączkę. Ło, jak tu głęboko, Szymek. Aż strach tutaj dzieci puszczać. Same. A chodź tylko zobaczymy, tutaj takie fajne rury są. Tutaj zobaczcie, idą takie rury i tutaj woda pływa. Idziemy zobaczyć. Czekaj, zobaczymy w rurze, może tam jakieś jaszczurki będą, Szymek. Zazwyczaj w rurach są jaszczurki. Echo, jaszczurka! Jak tam, Szymuś? Echo, jaszczurka! Jaszczura! Reptilianie! Jesteście? No, ale nie do tyle, to jest brudne. Nie wiadomo, czy takie ścieki. To są jaja. Może jajka, żaby. Słuchajcie, idziemy dookoła tego stawiku. Tu są, ej, takie, tu są takie dziury. Ej, tam to coś może żyć, na pewno. Tak. Zobaczcie. Wiecie, co są? Jakieś szczury. Takie. Tak, i to był chyba szczur. Albo wściekły bubr. Albo wąż. Albo wąż. Widzowie, idźcie na paluszka. Bo wy straszycie jakąś jaszczurkę albo płaszenkę. Ale wiecie co, jedną żabę widzieliśmy, taką dużą, wskoczyła przed nami do wody, także jakieś zwierzątka tutaj są. Patrzcie, znalazłam zdechłą rybę. Tu jest zdechła ryba. Jak jest zdechła ryba, to znaczy, że jest ich więcej, znaczy żywych. Tak. Czyli jest nadzieja, że połowimy, Szymek, dzisiaj. Tak. A może tu ja są jakieś szczupale takie? Mogą być. Doszliśmy do takiego krawężnika, czy tam murka, nie wiem, czy to jakaś rzeka nie płynie. Zobaczcie, tu jest wybrukowane. Szymek, tam uważaj. A tutaj jest rów. Patrz, Szymek, tu jest rów jakiś głęboki, z wodą. Mhm. I, aha, jak on się przepełni, to ta woda po prostu do tego zbiornika się nalewa. To jest taki zbiornik retencyjny. Czyli ten rów jakby napełnia to wszystko. Dobra, już wiemy. Szymek, ktoś tutaj coś zgubił. Ktoś zgubił czapkę. I może nasz rodak z Polski, może ktoś tu był. Położymy tutaj, weźcie sobie to, jakby ktoś rozpoznał swoją czapkę, to tutaj leży. Ale w ogóle ten rów to tutaj taką rurą wpływa. Zobaczcie, tu jest ten rów, co wam pokazywałem. No i wpływa tutaj tędy. Także no, cały czas tutaj jest woda. Ej, nie bierz tej czapki, to jest naszego widza. Kochany widzu, przyjedź sobie po tą czapkę, bo Szymuś chce ci ją zakosić. Zostawiamy nasze stawiki, teraz biegniemy do takich otworów, przez które zwierzęta przechodzą pod autostradą. W ogóle, zobaczcie, tutaj jest, żeby gryzonie i płazy nie przechodziły, jakieś żaby, to zrobili takie coś, a tam jest, o, jaki długi. Widzicie to? Kurczę, fajne. Przechodzimy, Szymek? Tak, przechodzimy. Chodź tam. Tylko uważaj na głowę. Czekaj, ja chyba muszę tutaj wejść. Wow. Uważaj na węże, Szymuś. A ty uważaj na... No. O, ja cię kręcę. Ale fajnie. Idziemy do końca, czy nie? Nie. Tyle weszliśmy. Ja raczej się boję. Boisz się. A mi się po prostu nie chce czołgać, bo zobaczcie, ja już mam tutaj głowę bardzo blisko sufitu. A ty pomponem szorujesz po suficie. No. Ale to nic. Dobra, idziemy z powrotem. Ale fajna przygoda. Tata, jeszcze musimy drugie zobaczyć. Jeszcze idziemy drugie zobaczyć. No, też fajne. Ale ja już nie wchodzę.
A ty? To ja wchodzę. To masz kamerę. Filmuj, Szymek. Dobra. Fajnie? No, fajnie. Już dalej nie wchodzę. Dobra, fajnie było, ale wracamy. Musimy jeszcze do Włoch dojechać. A my się zatrzymujemy na takie fajne atrakcje w Niemczech. Polecamy. No i dobiegamy do naszej przyczepy. Będziemy ruszać dalej. Fajnie było tam. Drugi parking za granicą Niemiec. Drugi albo pierwszy? Chyba drugi. Polecamy. Jesteśmy w przyczepie, a Nadia zrobiła taki sam tunel, jak my byliśmy pod autostradą. Zobaczcie, z poduszek ma tam tunel. I co tam będziesz mieszkać? Tylko tata, nie zabieraj tego, bo to podpiera to. Dobra, ale fajnie to zrobiłaś. Jeszcze dojadamy owoce. Szymek pije soczek, bo zgłodniliśmy. Dobrze, jesteśmy już w Niemczech, trzeba przełączyć sieć, więc klikam operatorzy sieci, skanuj sieci, trzeba się podłączyć pod jakieś Vodafone albo T-Mobile. Zobaczymy, co tu będzie. Za dużego wyboru nie mam. O2 DE. Może zadziała. Zobaczymy. Zarejestrowano w sieci. Także dobra, mamy chyba internet, sprawdzimy. Włączam dane komórkowe. No i jakiegoś YouTube'a załóżmy. Kogo mi poleci? Ten będzie miał reklamę na kanale. Kto będzie pierwszy? Tym razem reklamę na kanale będzie miał kanał istotne.pl. Kierowca Audi wypadł z drogi. Patrzcie. Jak fajnie. Dobra, ale internet działa, cieszę się bardzo. Zaraz będziemy ruszać, ale tutaj jest losowanie. Co masz, Nadia, tam w środku? Cukierki, a więc tak. Pani Aniu, czy bierzesz w losowaniu udział? Tak. Dobra, zamknij oczy i nie patrz. W mojej czapce losują. Już? Nie. Nie mogę się zdecydować. Snickersa Ania wylosowała. A Szymek co wylosował? Banty. Teraz ty, teraz ja robię losowanie dla Nadii. Okay. Czy bierze pani udział w losowaniu? Tak. Jest pani świadoma swoich praw i obowiązków? Dobra. Dobra to. Banty! Dobra, macie możliwość wymiany. Jestem taki dobry w komisji. Chcesz wymienić? Bo wiem, że możesz, no. Ale też nie, już zjadłeś. Trzymaj, już nie możesz, bo zjadłeś połowę. To Snickersa. Dobra. A więc tak, panie Kamilu, czy bierze pan udział w losowaniu? Tak, biorę udział. Dobrze, zapraszam. Zobaczcie, ciekawe co ja wylosuję. Banty, chciałem tiki-taka. Mogę wymienić? Dobra. No. Dobra. Dobra, mamy jeszcze tiki-taki. Te chyba najbardziej mi smakują. No ale nie mogłeś poznać, bo one są bardziej takie okrągłe. No mogłem, no w sumie to czemu... Tata, no. No tylko te trzy. Snickersy, banty mamy i tiki-taki. Dobra, nie przenudzamy tego vloga, jedziemy dalej. Ale zanim ruszę, powiem wam jeszcze, że dostaliśmy z Kasią takiego SMS-a. Tutaj jest po niemiecku i po angielsku. Please follow the rules on test. Guarantee. Co znaczy po przetłumaczeniu, witamy, prosimy o przestrzeganie zasad dotyczących testów, kwarantanny. No i tutaj jest strona, no i trzeba po prostu wejść na tą stronę. No, także takiego SMS-a dostajecie. No my nie będziemy tam nawet nic robić, po prostu jedziemy tranzytem do Austrii. Dobrze, jedziemy, proszę państwa. Drugi etap podróży. Niemcy. Dobrze, będziemy tankować, proszę państwa, na autostradzie w Niemczech. Takie są ceny. Może wam teraz zbliżę, to sobie zobaczycie. Diesel 240 euro, ale za co? Za 100 litrów? Dobra, tankujemy, zobaczymy ile wyjdzie. Dobrze, weźmiemy tego diesla V-Power i zobaczymy jaka cena. 262 centy. Aha, czyli 2,60. O kurde, 2,60 euro za litr. No, a gdybyście się zastanawiali, stacja Shell oczywiście w Niemczech. Tankujemy, sprawdzimy ile. Już jest 41 litrów za 109 euro. Zaraz zobaczymy i przedzielimy. Dobra, moi drodzy, odbiło. Także sprawdźmy teraz. Mamy 54 litry za 141 euro. Dobra, dzielimy 140,95 podzielić na litrów 53,82. 53,82. To wychodzi, no dokładnie, 2,61 za litr, a po ile jest euro? Kurs euro 4,68.
Więc to robię razy 4,68. Więc za litr mamy w Niemczech 12,25 zł. Idę zapłacić. Kolejny postój, czyli dzisiaj łącznie zrobiliśmy 420 km. My idziemy z Szymusiem na spacer. W sumie tam jeszcze Szymuś wyciągnął. Ja to bym się z chęcią przespał. Ale idziemy pozwiedzać parking. Powiem wam, że jest 18. Ja idę się przespać, bo troszeczkę już mnie głowa rozbolała. Bo powiem wam, że nockę miałem straszną. Trzy razy się budziłem, trzy razy nie mogłem zasnąć, także jestem trochę niewyspany. Nie jestem przyzwyczajony do spania właśnie na parkingach autostradowych. Już 4 miesiące nie byliśmy w podróży, no i muszę na nowo się tego nauczyć i przestać reagować na różne hałasy. Tymczasem dobranoc. No i mamy godzinę, proszę państwa, 18:51. Próbowałem zasnąć, ale niestety tylko udało mi się odpłynąć. Zaraz się przebudziłem i już nie mogę zasnąć. Kasia jeszcze spała, więc pozwoliłem jej się wyspać. No i co, będziemy jechać. Będziemy jechać. Może wam na koniec tego vloga odpowiem po prostu na pytania, które zadawaliście. Wiecie co, tutaj w tym aplikacji YouTube Studio jest taka zakładka zawiera pytania. Więc fajnie, że mogę te wasze komentarze przefiltrować. Klikam zawiera pytania i już mam same pytania, które zadawaliście. Kamil, mam pytanie odnośnie twoich baniaków na wodę. Gdzie je kupiłeś i czy jesteś z nich zadowolony? Głównie chodzi mi o szczelność kraników. Te kraniki troszeczkę ciężko chodzą, już nawet od nowości. Jestem bardzo z nich zadowolony, to są już moje drugie baniaki. Nie pamiętam, gdzie je kupiłem, naprawdę musiałbyś znaleźć gdzieś w internecie. Cześć Kiki Świat, życzę miłej podróży. Mam pytanie, czy na święta wracacie? Nie, niestety na święta Wielkanoc nie uda nam się wrócić. No chyba, że będzie tak ciężko i tak ten rygor sanitarny będzie we Włoszech po prostu no, trwał, że nam się odechce podróżowania i wrócimy. Ale tak na razie to nie planujemy. Planujemy być do czerwca. Kiedy przestaniecie podróżować? Czy te podróże was tak naprawdę nie męczą? Nie wiem, nie jakoś męczą, ale... Nadjen męczą, a nie męczą. Mnie męczyły, ale teraz jak 4 miesiące siedziałem w domu, myślałem, że będę muzyką się zajmował, że będę w ogóle muzykiem, ale to jest tak trudny zawód bycie muzykiem, że mi się też odechciało być muzykiem, więc stwierdziłem, że najbardziej to mi się chce podróżować i teraz mi się naprawdę na ten wyjazd do Włoch, naprawdę mi się chce jechać i z całą radością jadę, także mi się nie odechciało. Chociaż miałem takie momenty, że mi się nie chciało. Czy twoje dzieci mają kangura konkurs dziś? Nie rozumiem. Jaką? Nie wiem, nie wiem. Kiedy będą u Kasi na kanale filmy? Słuchajcie, Kasia, nie poznaję jej, nawet nagrała vloga na Merimoka, więc z pakowania, bo tam pytaliście, czy pokażę film, jak pakuje przyczepę, więc ona nagrała swojego vloga, będzie na Merimoce. Dzisiaj nawet jak jechaliśmy, to montowała, więc powinno być. To jednak się zaszczepiłeś? Zaszczepiłeś? Nie wiem, zaczepiłeś. Nie wiem, czy chodzi o szczepionkę. Nie, nie zaszczepiliśmy się, jedziemy po prostu na żywioł, bez testów nawet, także jak widzicie, bez testów nawet do Niemiec wjechaliśmy. Teraz zobaczymy, jak będzie z Austrią. A to co pisze? Ktoś tutaj, jakiś Adam pisze. Takie długie M. Po co światło rybkom od 8 do 23? Masz coś nie tak z głową, Kamilu. No w sumie to przesadziłem, po co te ryby mają mieć tak dużo światła? Poproszę Marcina, żeby tam może zmienił te ząbki i będzie krócej się świecić. Konrad, mam pytanie. Szymek, poczekaj, bo odpowiadamy na pytania. Mam pytanie, czy zamierzacie pojechać do Bolonii? No to jest takie miasto we Włoszech, no wiem gdzie to jest mniej więcej. No zobaczymy, zobaczymy, jeszcze nie planowałem. Kiedy kupujesz motocykl? Nie wiem, na razie nie wiem. Gdzie jedziecie, w jakie strony Włoch? No na razie chcę do Rzymu dojechać. Kamil, a może opowiedz na odcinku, jak ci się sprawdza fotowoltaika? Ojejka, z tymi panelami jest różnie. Raz dają zaoszczędzić, raz rachunki przychodzą duże, ale to prawdopodobnie dlatego przychodzą duże, bo jest zima, a ja przez cały ten sezon zimowy grzałem przyczepę na 5 stopni miałem ustawione, więc teraz nam rachunek przyszedł 1200 zł za prąd. No różnie z tą fotowoltaiką jest. Może pokażę ci po prostu, tutaj aplikację mam zainstalowaną, pokażę ci słupki, ile to naprodukowało. Aplikacja się nazywała coś tam Sunshine Phone. Dobrze, pokażę wam przez miesiąc ostatni, nie, 2022. Tak to wygląda w miesiącu. 41 w styczniu, 106 w lutym, w marcu 138, a roczne 1850, w 2001 2752, no i w tym roku 286. Miesiąc, ale damy tutaj rok 2021, więc jeszcze raz zobaczcie przez cały rok. Styczeń 34, luty 78, marzec 214, 301, kwiecień, maj, czerwiec, chyba najwięcej w czerwcu 483, lipiec 402, sierpień 332, wrzesień 253, październik 170, listopad 61 i grudzień najmniej 15. Wiecie co, musimy jechać, bo dzieci nam tutaj szaleją. Także żegnam się z wami, trzymajcie się, do następnego vloga. Cześć. Ja nie szaleję, to Szymek szaleje. No, Szymek szaleje. Musimy jechać, musimy go zapiąć pasami. Bezpieczeństwo. Na razie, pa pa.